Back after the break. Now it's time for another presentation by Dr. Michał Araszkiewicz from Wrocław University of Science and Technology. Tai Chi Chuan as physical education classes for elderly people. Doctor, do you need anything? No, I'm ready. Okay, so you can turn on my presentation here. Okay. And then I have to share the screen. Okay, so you can start your presentation. Okay, in a moment. Okay, now I have the second presentation. This is, let's say, more serious than the previous one and is connected with treating Tai Chi Chuan as a physical education system for classes for elderly people. I have some experience in this area and I think it can be valuable to share this experience with you here. And first of all, we have in Poland, first of all, the plan of my presentation, of course, I will try to describe very briefly what the University of Third Age is in Poland. What are the students? What is Tai Chi Chuan? I said a bit of that half an hour ago. And shortly, I would like to move into the methodology and conclusions in the end. And first of all, the University of Third Age. This is the university especially for elder people, for retired people who have will and they want to learn something more because they have time. And they want still to gain something new for them. I think it's a great idea. And most of our universities have such University of Third Age. I know that Medical University in Wrocław, I don't know if my university has something like that, but I know that Wrocław University has one, and Physical Education University also has, and this is the place I had my trainings with so great people. And if we look into the the number of physical activities you can have at such university, you can find that they have a, let's say, quite huge amount of activities. You can choose, you can have gymnastics, you have dance, you have Nordic walking, Zumba, weight lifting, gymnastic in water, swimming, learning to swim, fitness, Pilates, yoga, and in the end, a pure stage. Of course, now, due to the COVID situation, the whole University of Third Age, unfortunately, or fortunately, is closed. Because it's too dangerous for people to meet in the gym and to meet together, to contact in such a situation. Nevertheless, I hope that we can start in one year again trainings together, because it's a great experience for me. I will tell something about this later. Now I would like to move to the most important part in this subject, the students, because they are, for me, amazing, really. Because they are elderly people who are eager to learn new things. And they want as much as possible. This is amazing when you enter the gym, you see them, they are asking, what are we going to do today? What are we training? What are you doing? Can you show us something more? And they are one of the most grateful group of students. I like this exercises. I like teaching there. It is a very, very nice place, a nice beginning of the day if we have training. Yes.
and they are faced, then they don't want to be in a rush. They can wait. They can train. Perfect group for training Tai Chi. Nevertheless, in Tai Chi, there are some, let's say, advantages and disadvantages. This is something I would like to focus on now, because the Tai Chi Chuan, as a matter of fact, is quite complicated style of martial arts. And in trainings, we have, first of all, we have three main groups, schools of Tai Chi, Chen, Yang, and Wu. And the mutual part of the training, which are, as a matter of fact, in all Tai Chi schools are stances, later on methods of movement, qigong exercises, basic techniques, form, partner exercises, and weapon training. And this is important. I do not have a presentation about this, but I would like to focus here that in stances, as a matter of fact, we learn how to define the center of gravity of your body, that you feel it. Then, when you get this feeling, you move to the how to move this center of your gravity in various directions, how to control movement of your body. My, let's say, my opinion is that you learn how to move in a 3D space around. We have also qigong exercise. Despite the qi in the name of qigong exercises, as a matter of fact, I treat them as a perfect laboratory scale way of teaching students the basic movements of body, of arms, of legs together. Because the qigong exercises in Tai Chi are mostly symmetrical, and you can feel this various directions of force you're using inside your body. You can feel it. And then it's easier for you to use this feeling into more complicated Tai Chi movements where the movement is not symmetrical. Well, it is according to the force distribution within the body. Nevertheless, when you look the person, one hand is in one direction, second hand is in a different direction, and you see there is no symmetry, but there is. And we have also basic exercises, mostly 4 or 8, the basic movements in Tai Chi Chuan, Paul Lujian, Kai Li Zhou Kao. We can train there to get, let's say, learn the students how to feel the force we can use in our body, how to move with the force, not qi, let's say, frankly, how to move with this force forward, backward, how to direct this force to the side, for example, that you can control it. Then we move in standard Tai Chi Chuan training to the form. And then the war begins, because the form is very complicated, it's not symmetrical, and for the students is hard to learn, really. This is the reason why from my experience as a teacher, the form learning, we don't should, we should wait. Just move to this first, more simpler exercises, and then later on move to the form training. We have also partner exercises, which is, let's say, disaster for the Tai Chi people sometimes, because if you create a
beautiful vision of yourself doing a Tai Chi form in a park, and you feel like Limu Bai from Crouching Tiger, Hidden Dragon. So you feel that you're master. Then somebody enters very rapidly into your world and destroys everything. And when you start partner exercises, Tui Shou, we call it pushing hands in Tai Chi, then your form training will change also. Because you will then feel that the form is only simulation of situation that someone is pushing you, is pulling you, and you are working with outside force, with no such force. And we have also weapon training, which is a bit old in nowadays, but it helps in controlling the body. So this is quite, let's say, complicated system. As a matter of fact, if we want to learn it. And in University of Third Age, there is necessity to make some assumptions to reduce this training to the things that they will provide best benefits for the students. And one thing, why Tai Chi Chuan is so nice for the people? Why they like this training? Because this is slow movement. The form in Tai Chi Chuan we make slow. But the form is only one part of the methods in Tai Chi Chuan. This is not all. The form is only one part of the training, perhaps not the most important. And we do slow movement only because it's so complicated that when we conduct the Tai Chi Chuan form faster, we will lose this connection between joints, between within our body. So it is, let's say, must be to train first very slowly, just to feel this movement, to feel this, to feel this feeling, to get this feeling that you are moving like one in one or different direction. This is the best way, Tai Chi Chuan, to learn how to be coordinated. That you can move one hand, you can move one arm, sorry, second arm, you can move one leg, second leg, in various situations, and you can control it. And this is very important because you have to connect, because this is fun during the training, because I see that people, they know exactly what they have to do, but their body doesn't understand it. It is nice when you see that that they are quarreling with their own bodies. I want to do that, but the body said, no, I don't know how to do it. And also, it is, I think, very important for the old people. You have great improvement of controlling the body balance. Because in Tai Chi Chuan, you have to all the time control the balance of your body. You have to know which foot is more on the ground, which foot is less on the ground. You have to control how to move your center of gravity, because it's, let's say, beneficial in the, let's say, for example, pushing hands. And of course, we have group integration. This is nice when you see the whole group is training together and they talk. We can joke. I can show them. They can show something to me.
we can discuss something. For the people who just ended their job activity and they have, let's say, a lot of free time, and they are sometimes alone at home, this is the best way to go out, to meet someone, someone else, to have such activity. I admire in them this this power to do something more. For me, it's amazing. And also we have mindfulness learning, because you have to keep looking at the instructor. You have to follow him. You have to not to push other persons on the in the gym. So, and also you have to, let's say, feel your own body. So this is also very beneficial from Tai Chi training. And of course, a bit of rehabilitation, that this slow, calm movement is, let's say, beneficial for our health. And we can relax. I, as an instructor, and also the students, as a student, because the atmosphere is great, and I find out that this these meetings in the gym with this particular group of students were just amazing. I liked to go there and I liked to train with them, and I think we had this relax. Now move to the something more, let's say, from the subject of this conference, I mean the methodology. I would like to show what, from my experience, is the best when you treat Tai Chi Chuan as a physical education system for the elderly people. I found that, first of all, I was focusing on the basic exercises like stances, movement, control of balance, qigong exercises, and simple form elements. No weapon, perhaps till now, no partner trainings, because it's too early for that. And the important thing is that all exercises should be adjusted to the group ability. And we should avoid the number of repetitions to prevent fatigue from the students, because they are, as a matter of fact, older than me. And before the training, it is nice to get the most detailed interview with students about their capabilities, because in life, something bad happens with our health and we have some problems, and it's better to know before we start the trainings. And also, there is a nice when there is a frequent changing the exercises to avoid dreariness. Then it's not boring. I said in the previous presentation that Tai Chi Chuan is boring. No, Tai Chi Chuan is not boring. It's extremely boring. How many times you can move? You can do one movement. In Tai Chi Chuan, many times. Too many to have a good mood. And a quite detailed analysis of each movement indicating the analogies in other exercises. This is very nice because this group is extremely patient and they are interested in all background. They are interested in all, let's say, stories about connected with such movement, and they do not want to learn quickly. We have time to train in detail manner all the movements, one step after one step, and we can repeat it as many times as possible. They are great, and
I found out that teaching the form is not a good idea in this group, because it can be very frustrating, because due to the age, to doing some, let's say, other activities, sometimes someone is missing the class. And then he's returning. And it appears that they know something he missed. And then there is a problem, because he wants to train with them, but he has to, let's say, know what was done when he was out. And of course, and I found out that also students get nerves because they don't remember. Okay, it can be like that. This is the reason why I decided not to learn form. We are choosing only, as a matter of fact, parts of form. I choose the simplest elements and we train it, and they don't need to remember. I am always doing it with the group after the presentation. We are doing it together. I don't let them to do that for themselves. Or if they want, they can. But as a matter of fact, I don't intend to teach them the form, only to train to repeat the form. And as a conclusion, because I missed the time, each training must be carefully prepared. It's very nice. It's very, let's say, good atmosphere in the gym. But before the training, you have to have all scenario prepared very well. And the instructor should always have plan B in order to fit the actual group attitude. For example, it depends on the weather. When there is a rain, it's better to do some qigong exercises than to do something very, let's say, energetic. And the final conclusion is that personally, I do not know who takes more knowledge from this training, instructor or students. Because for me, it's learning how to be a bit older and how to learn new things is great, really. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Doctor, for your speech. Now we will move to the questions. The first question is, when elderly people start to train Tai Chi, is it only for healthy reason, or maybe it's a kind of a passion? Maybe any Tai Chi enthusiasts in your group? Yes, it's both. It starts with, oh, it's something new, oh, we can be more healthy. And then they move to, wow, I like this movement, I like Tai Chi, I want to learn more. So it's both of these, let's say, reasons to train. Okay, thank you for the answer. And next question is, how many Polish elderly people participate in the Tai Chi class? Is it popular nowadays? Very. I have problem. I had problem because we are talking about pre-COVID situation. Yes, that there was, let's say, too small gym for the whole group was sometimes because they want to attend this exercises. So it is popular. Okay, thank you so much for answering the question. I think it's all for today. Okay, so, thank you very much. Thank you once again for your speeches. And okay. Now we have 5 minutes break. So see you at 12:15.
Okay, I think we can continue now. I would like to remind you that if you have any question, you can write them in the comments below the stream. And next is Mr. Piotr Masztalerz from Wrocław Aikikai, presenting a speech, Live Dojo, Live Community. Mr., do you have any problems? No, if you can see me, if you can hear me, I'm fine and ready. Okay, we can hear you, we can see you, so you can start. Okay, I would like to introduce myself first. My name is Piotr Masztalerz, and I'm chief instructor of the place called Wrocław Aikikai, which is a full-time dojo of Aikido, Japanese martial arts. So at the beginning, I would like to thank you for invitation, because this is a big honor for me. And honestly, as a teacher of Japanese martial arts, I was thinking, what can I say to the people who practice Chinese martial arts? And me, I have no idea about the Chinese martial arts. So I had some conversation with the experts, and they said that this is pretty much different. So what I'm really interested in, and what I'm doing in my job as a the most important for me mission, is running full-time dojo. The dojo in Japanese means the place of the path, and this is what I want to talk about. And because even if it's some new concept for adepts of Chinese martial arts, it can be really interesting for you to hear about that. So first of all, there are many ways to train Aikido and all the martial arts, and most of the dojos are just part-time places where people, good people, meet in rented school gyms and train hard for years, and they have technically as good results as people who just build place to train every day, because most of us would train only once, twice a week, and this is the truth for most of the people. Even teachers, this is hobby, and it's like an extra activity. Everybody has most of the people, they have a full-time job, and this is something they do for pleasure. So whatever I say about the concept of full-time dojo, I don't want to insult any other way to train. But I'm a part of a school called Birankai, and the founder of the school, his name was Chiba Sensei. Sensei means teacher in Japanese. And he passed away a couple of years ago, but I was his personal student, which in Japanese means it's called usideshi, living in student. We'll talk about that. And with him and with few of his students, I was introduced to a system and phenomena of a full-time place where you can train all day long, 7 days a week, which is just created to create, for me, the most important mission is to create the next generation teachers through the very intense training. We will go there. But first, I would like to say a few words about Aikido, because this can be new for you. This is used to be very popular martial arts, Japanese martial arts. Right now, like everything was traditional. We have less students, but still, many people want to train Aikido because they are of the message. The message is basic, very, very shallow, according to me, because this is much more complex. But the message Aikido brings is how to deal with the conflict without going in direct conflict, how to use opponent's energy to disarm him or defend yourself without hurting this person. So that's the very basic message, and it's beautiful. And many people are just looking for a way to study this. And what's very important for Aikido is the fact that in the main stream of Aikido, we don't have a competition. So people coming here, they're looking for the way to improve their life more than being successful in a sport. This is really important, because only because of this, we are able to create this type of the community. Community, this is the key word for the speech I have. Because dojo as a place has two meanings. The first one is physical place, which very often doesn't exist. It's just rented twice a week school gym or a place you have. You can meet outside. But the second, more important, deeper meaning
is the community. And this community has many levels. First of all, it's a relation, you as a student relation with the teacher, student-teacher relationship. This is like a core. This is the most important thing. This is how the dojo is built. Everything is just structured around it. If the teacher has many students and it gets more and more complicated, because you have also something we call in Japanese senpai kohai relationship, which is students among each other. Someone who started before is responsible for someone who started later. And all those things in natural way exist everywhere. Doesn't matter if it's Japanese or Chinese relationship, because this is human behaving. This is something what is really important for educative process, which in Japanese martial arts, it's like everything in Japan. They put it in stages. In my school, we say there are few basic levels of the education. The first one, the student comes to the teacher and starts just because he trusts the teacher, so he starts to copy everything what the teacher does. The second level is when the technique you already copy from your teacher became like your second nature, so you feel free in it and you start slowly improvise, going out of this frame of your limitations, and you're pretty fluent with this, but you're still part of this relation, you know, on many levels. And the last one, and a very important level, is just to break it and go out of this. So this is how the next generation of the teachers is built, when the form became yours, and after that became your prison, and you have to break it. This is how the styles and new martial arts are born. Just through these people who are able to go through all the stages. Why I'm talking about that? Because it's much, much easier and pragmatic and logical for me is do and work with this in a place which is full-time. Why? Because the very basic difference between the part-time and full-time dojo is fact that it's really, really hard to have it. So you have a group of people with a teacher who meets twice a week in a rented gym for decades. All these people, they have a full-time job, even teacher. So if you think about that, the teacher at the back of the head, at least in my case, before I open a full-time dojo, has this, many people do, and I know it, has this imposter syndrome, like feeling like, oh, cool, I'm really... Because I'm going to corporation work and stupid people are yelling at me, and after that I'm going in the evening, I'm going to the dojo, and I'm a big king. So you're going to have like a schizophrenia. It's really difficult. And for me, in my case, it's much easier to be a teacher if I'm doing this full time. Of course, it's Poland, and for a long time it was technically, financially possible. Now it's getting worse and worse, but more difficult. But I see many people doing this in all over the world, and this kind of release and getting job done, according to me, a little bit deeper, is much easier in a full-time place. It's not easy, because what's really important, if you look around, and we have a little bit more time, I will show you this place, but there were like hundreds of people working here. In this place only, we here 11 years. This is like an old public railway company building just close to the main train station in Wrocław. We here 11 years, and we had almost 10,000 students here at this time. And there were kids, teenagers, adults, people were pretty much, I have here people teaching who are first, the second dan, which is black belt level in Aikido, who started here when they were, I don't know, 10, or they started Aikido when they were 5, now they're 20 and they're teaching teenagers. So we have like a second home. This is the keyword also. You create a full-time dojo, which is second home. It can be like kind of asylum for the students. If you can imagine it, it exists everywhere in like sports centers and culture centers,
the kids from the who has a problem, alcoholic problem, the parents divorcing, name it. You know, they can be like, it doesn't matter if someone is poor or rich, because someone is looking for a place to rest from the tension and something life is so complicated. And you have a dojo. And you can focus on the training more if you want. On the top of this, we have a rules. I will just, as you are deeper in Chinese martial arts, so I will explain that by reading few rules, and then you will understand why this place is so special. Because, for example, just entering to this place, you have to take your shoes off, which is sounds funny, but for many people, it's like a big problem, no? Because someone tells me to lose some kind of privacy, level of privacy here. And there's a silence inside. Nobody is allowed to run and yell. This is a serious place of training. This is not the public park. Yes. So even coming here, you take this little bit more serious approach. The kids, they're supposed to bring their clothes here alone, and we really pay attention that they fold the keikogi training clothes after the class. That the parents, they're not babysitting them here. The parents are not allowed to come here in a dojo, because the training is something between the teacher and the kids. Yeah. Inside of this place, you see, it's tatami, so it gets dirty. People are training and sweating on it. We're cleaning tatami after each class. We're trying to wash it after each class. So training and cleaning is the same thing. You can imagine how powerful tool it is for the parents if they're working with us, with teenager kid who never cleans the his own room. And here in the dojo, in a full-time dojo, there are no cleaning lady. Everything is done by students. And if they don't, I will not do it. I will leave it. So if the student leave the paper after, I don't know, candy on the floor, I'll wait 2 days, and when he comes, I will grab his hand and I'll bring him with the mom, and I'll show him that, and he will clean it. I'll leave. So this is the place where you can actually learn the consequences of your action. And comparing to this is always maybe a little bit not fair, but very good example for me if I think about the times when I was renting the place in a gym. So I was really furious with my students because only a few of them, they were able to clean tatami after the class. That was after flu in Poland, 1997, we had a dojo when there was tatami, and we had to put this tatami, heavy work, because one piece is like 30 kilo, put tatami and put it back after the class, after each class. And of course, there was a mess in the dojo, but that was school. So there was like extra activity there. There were teachers, there were cleaning lady, there were whole cleaning team. And what happens, next day we come in for a class, everything is just reset, clean and beautiful. So all my students who didn't do it, they never pay consequences for that. They never had to take responsibility for lack of responsibility for the dojo. And in full-time dojo, you can play with this. This is as important as training itself. Because this is social, this is not the social club. This is community. And the community brings, and it's really important. Technically, it's really not understand, because you can imagine, you don't have to worry about the place to train. All these people for decades talking about, oh, if I have more time to train, if I have access to it, I would do it. Go ahead, you have it, 24/7. You want to train? The truth is most of them, they never do. But they have this incredible gift now that they can discover the fact that they're more lazy than they follow up. They are. Yeah, this is really important, because we are Japanese martial arts. And besides of working with the body, we also have meditation here. We have a misogi, which is breathing exercises, weapons class. Everything is, as in Japanese art, everything is pretty much precise, as much as we can do it, as much as we understand that, and as much as we can introduce this to
our very, very different culture and mentality in Poland. So when you enter the dojo, there are some basic rules. When you enter in here, every detail matters. What you see behind me is called shoden, which means like a front side. And in the middle, there is something called kamiza, which basically means holy place, but it is the main place. We all line up before the class. We bow to this. This is name of the dojo. This is the picture of creator Aikido. His name was Morihei Ueshiba. We call him Great Master, which is in Japanese, O-sensei. And all those small things matter. Even the way we put that weapons on the rack matters. So the students are responsible for that. And this way, with a full-time dojo, you create the small part of their life, which is really, really precise, and they know exactly what's supposed to be done. And they will take responsibility for that. They will know if it's not. If you do something wrong at your job in a big office and next day you're coming, everything is clean again, your desk is clean. You didn't take responsibility for that. Someone did it. Yeah. So this is how in very basic level, the full-time dojo is going out of the place, because the education process here is more complex. It's pretty much on and off the mat. Yeah, I prepare some papers. Yeah. Another thing which is really important is the fact that taking responsibility for the place is really complex. And students, even after many years of training, very often they stay on a surface. They don't even know what's going on here. Yeah. If you imagine about that, if you think about that, think about you going somewhere to train, I don't know, Kung Fu. You're going to the park, you do your stuff, you're going back. You train home or not, it's up to you. But having full-time place, someone had to pay for this tatami. One piece is, I don't know, 150 euro. You know who did it? My students, after 5-10 years, they did the charity and they collect this money. I didn't have to. And they did it. You know, they spent their own free time to do it. Someone has to exchange the lamps. Someone has to clean the toilet, fix it. Yeah. One thing is to come here and clean kamiza because it looks really nice. And someone has to come on Sunday to clean the pipe from the toilet. And this is another part of the training, to create a community which will be able to run a place like that. Of course, if you think about that, there's always one person, its main teacher, who is responsible for that. Because this person had to give up the other aspiration, the full-time job, and I don't know. For me, that was always a dream, so I don't feel like I'm in a bad spot. But many people, they actually suffer a lot, because all this responsibility for the bills, for fixing, you know, can you imagine how much is fixing the roof in a building like that? Those are huge money. And someone has to take responsibility. Usually it's one person. Even if the dojo is run by a foundation, there will be always one teacher behind it, someone with a passion. Doesn't matter how hard it is, how many people are involved. Usually it's one person. When you're training in a part-time place, another thing very important to understand is to see yourself. We are not sport. I don't know how to get there. Maybe we are not the sport. So the being good at Aikido is not like a primary objective for me, because there's no competition. I don't care if you're better than this guy. I don't care if you the fastest ukemi, which is rolling in the world. It doesn't matter. I mean, what I'm interested is, did you learn anything which will help you outside? Because we're not a sport. I'm not interested if you're the best today. Someone else
is next to you is a guy who is like twice older than you, never trained anything, and he had like a personal problems, I don't know, suffering serious illness, or someone died in his family, he goes through the crisis, he comes here, and him struggling and doing really bad technique will be much bigger effort for me than young, strong guy who is just playing around as the strongest in the dojo. Doesn't matter, because as a teacher, I'm responsible to see the whole picture. This is another level of it. People coming to the dojo, if they have classes twice a week, they can pretend someone nice and everything. As you know, I remember the first 10 years of my training was really the beautiful memories, because I remember training twice, three times a week in a big gym, and there were, you know, young people. We had fun. We went for a beer with so many beautiful girls, and we went for summer camp. Everything was like a Woodstock, you know, hippie time. I love it. I miss it, and I understand people are addicted to this feeling. But the martial arts can be so much deeper, which doesn't mean it's nice, because it's all pretty much masked. If I'm an adult, I'm coming somewhere twice a week, I can pretend to be a teacher. Even change my voice and talk in a different way. But if I'm sitting here 6 hours a day, there's no way you're going to do it. Sooner or later, my mask will fall off, and people will see that sometimes I'm an asshole. You know, I don't have a patient. I'm tired. The same with the students. How long you can pretend someone nice, like from Karate Kid? You know, those are pop culture masks. And the real deep training, personal student-teacher relation is about sooner or later losing this mask. So I can see that this person is this and this and this. Essential is something called, and I will use it as we still have a few minutes, as an example, Uchideshi program. Uchideshi means inside, living inside. In this case, it's a person who moves in some certain stage of his life, her life. It's practically always really, really personal. And so your life is so complicated, or you lost so much that you have to hide somewhere. You need something almost like a prison or a monastery, some very simple life, but hard at the same time. And this is called Uchideshi. In my definition of Uchideshi, the people coming here to move to the dojo for 6 months, close the door behind them, and they do nothing but train. And in a full-time dojo, you have two like that. So you can have this young person, or older person, doesn't matter, who will, for the moment, have this asylum. But at the same time, the life will be extremely simple and hard, because you will just eat, clean, sleep, and mostly train many hours, dealing with the injuries, dealing with the me here 24/7 saying, I told you to clean this and you didn't. But life is very simple, and you can see all these mechanisms. You are a slave of, yeah? So someone told me to do something 10 times and I didn't. Why? What's wrong with me? And, or I really don't want to do it. Or this is like, name it. There are so many scenarios and so many people. And after that, you have this knowledge. And this is really important that, in this case, which is just example for using full-time dojo, Uchideshi is a place where is a person who hides here or is here to take the mask off, to be really you without possibility of escaping, because we have so many strategies to escape from this truth. And then you know it. And after that, you can leave this place when you're ready and face the world or your daily life with this knowledge. What you do with this is up to you, totally. So it's the deepest level of the
using the full-time dojo, this is what I believe is really important to understand. And this brings you to so many sorts of miracles. Because I here, living here, being here, I see miracles every day. Because I see people who, kids whose parents are divorcing, so they're hiding here, and suddenly they can rest. They can focus on something constructive instead of, I don't know, sitting in the grocery store. You can see the kids who are coming, and they see someone. I'm for the kids who is for a kid who is like 12 years, 15 years old. I'm like a grandpa. But here there are few generations of people between him and me. Yeah, so there will be 20 years old guy who's studying, but he came from the same shed like this kid, and so this is like a kohai senpai relationship, and it exists. And suddenly, as the main teacher, who am I? I'm just watching this happening, and this is beautiful, really. So this is one of my inspirations to be martial artist was watching Shaolin Monastery. There was a very famous movie in Poland like that. And I guess pretty much this is very similar. Yeah. But in just to explain what we're doing, and it's really interesting for me also that whatever you crave, it will be your own. So I have no doubt that whatever I do, it's not clear Japanese-like model of dojo. And even the elements of this mechanism, elements of this message, what I focus on are different because they come from my childhood, from the fact that we all Christianity-based. Different. Our system of values in Asia and in Europe is completely different. Our way we see individuals, you know, the community, legendary community of Japanese people living like an armed net, you know, it's completely different than our mentality. So the tool we learn from them will be completely different. It's really interesting. What else? Another very interesting thing is something which haunts me for years, because I'm thinking about the concept of community which is alive, not death. In art like Aikido, which is non-competitive, it's really difficult but possible to create a community which is not stuck inside itself. Because one of the biggest crises Aikido goes through right now is aging. So the teachers and the main core of students are just getting older and older. The same people who were very active and physically fit 20 years ago, they're still in the center of the attention in the dojo. Main teacher and main student, they're not 35, they're 55, 60 now. They're not able to do all these things they would do 20 years ago, so they're forcing young people not to do them too. And full-time dojo creates the possibility and tools to create this flow. Because if someone graduates the training, is able to open his own dojo or find the place, but in the center there will be young people going through this training transformation process I told you about. Because this place is fixing people and poisoning people at the same time. This is really important to understand. There are so many dramas and so many problems here, because we get no people. We don't play with the mask. People are bringing these problems here, and sometimes we have to protect ourselves from these problems. So this is a phenomenon of full-time place, training many hours a day, and I hope that was useful because our time is off. And if you have any questions, please, I don't know, I think we had time for questions, but nobody did. So I will say thank you very much. And I hope that was useful. And again, thank you for invitation.
was great to be here. Thank you very much for your speech, Mr. Piotr Masztalas. Unfortunately, we don't have enough time for the questions, but maybe after the speech, maybe you can answer them in the comments of our live stream on Facebook. Okay, thank you very much. Have a good day. Thank you very much once again. Okay, now we'll move on to the next presentation by Jerzy Łabiński from the Shodan Martial Arts Club from Legnica, with his presentation about the methodology of teaching tweet techniques in karate. His presentation is going to be in Polish. But don't worry, in the comments, underneath the stream, there's going to be a link to his presentation in English, to his speech in English, and also the presentation we're going to show is translated into English. So you're not going to miss anything. Następna prezentacja będzie prowadzona przez pana Łabińskiego. Mam nadzieję, że pan mnie słyszy. Pan Jerzy Łabiński z Klubu Sztuk Walki Shodan z Legnicy ze swoją prezentacją metodyka nauczania technik tweet karate. Czy mogę zaczynać i wyświetlić prezentację? Tak, możemy zacząć. Super. Widać mnie? Tak, jak najbardziej słychać, widać jak najbardziej. Czyli możemy zaczynać. Dokładnie. Dzień dobry, nazywam się Jerzy Łabiński z klubu Sztuk Walki Shodan. Chciałbym powiedzieć Państwu o technikach tweeter w karate, które zostały trochę zapomniane i o tym poopowiadam. Proszę od razu o drugi slajd. Techniki tweeter to ogólnie mówiąc chwyty, dźwignie, rzuty, które mają na celu wyłączyć przeciwnika z walki. To jak tutaj napisano, poprzez łamanie kości, uszkodzenie stawu bądź duszenie. I techniki te są spotykane obecnie tylko w tradycyjnych szkołach karate. Mam na myśli szkoły karate, które pochodzą z Okinawy. Niestety część z tych technik została zapomniana. Nastąpiło to w wyniku restauracji Meiji, która miała miejsce w latach 1868-1912. I ta restauracja Meiji, proszę teraz włączyć czwarty slajd, tam jest o tej restauracji, dziękuję. I ta restauracja Meiji spowodowała takie głębokie zmiany w kulturze, w gospodarce, w ekonomii w Japonii. Zmiany te miały na celu dostosowanie Japonii do świata takiego bardziej zachodniego. No i zmiany tej restauracji Meiji dotyczyły również karate. Karate bardzo dużo czerpało z Chin, z chińskich sztuk walki i pierwowzorem technik tuite, czyli tych unieruchomień, są techniki chińskiego chinna. Proszę teraz o piąty slajd. Przepraszam, szósty, tak, dobrze. Po chińsku chin oznacza zablokować, chwycić, natomiast na kontrolować. I techniki tuite nawiązują właśnie do tych chińskich, do tego chińskiego chinna. A w związku z tą restauracją Meiji zostały one z karate wycofane. I tak jak mówiłem, obecnie występują tylko w szkołach tradycyjnego karate. Można powiedzieć, że chinna to takie kontrolowanie uchwyconego, kontrolowanie kogoś, kto jest zablokowany. Mistrzowie chińskich sztuk walki, którzy dobrze opanowali te techniki chinna, potrafią w taki sposób i pod takim kątem ustawić sobie przeciwnika, że będzie on bardziej podatny na atak, na uderzenie, które trudno byłoby wykonać w momencie, kiedy ten przeciwnik jest w ruchu. Dlatego to chinna jest tak ważne dla nas, gdybyśmy mieli mówić teraz o technikach tuite. Proszę o siódmy slajd.
Kolejnym takim etapem, który byłby jakby naturalną kontynuacją zapoczątkowaną przez tą restaurację Meiji, było usportowienie karate. W związku z tym, że karate zaczęto trenować w bardziej licznych grupach, w większych salach i tak dalej, wyeliminowano pewne techniki dźwigni, rzutów, duszeń, nacisków na punkty witalne. Ograniczono w ten sposób zakres techniczny karate. Dystans w walce karate jest zupełnie inny. Trudno jest tutaj uchwycić przeciwnika, a punkty przyznawane są za celne trafienie, kopnięcie. Wprowadzono nowe kopnięcia, zmodyfikowano pewne uderzenia. Dlatego usportowienie karate było takim jakby kolejnym etapem, naturalną częścią tego, co zapoczątkowała ta restauracja Meiji. Kolejnym takim etapem, który spowodował ograniczanie nauczania technik tuite, było wprowadzenie egzaminów. Proszę teraz o 8 slajd. Wprowadzenie egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie jest tym trzecim etapem. Z jednej strony wprowadzenie egzaminów ułatwiło nauczanie ludzi zachodu. Dzięki egzaminom postęp, cele, które powinniśmy osiągać w trakcie tego nauczania są bardziej wyraźne. Jednak wielu instruktorów ogranicza się tylko do tego, żeby realizować założenia egzaminacyjne i wszystko to, co mamy, myślę, że nie tylko w karate, ale ogólnie w sztukach walki, a wychodzi poza zakres tego, co znajduje się w wymaganiach egzaminacyjnych, często przez instruktorów, którzy nauczają swoich studentów, jest pomijane i zapominane. No, znani są na przykład instruktorzy, którzy nie nauczają technik padów, ponieważ nie ma ich w wymogach egzaminacyjnych, a z kolei w czasie turniejów sportowych zawodnik, który się umiejętnie przewróci, nie otrzymuje za to punktu. No jest to oczywiście złe, takie bardzo ograniczające, jeśli chodzi o kształcenie przyszłych zawodników, czy w ogóle mistrzów, ale w ten sposób niestety często tak to wygląda. Te trzy elementy, czyli restauracja Meiji, usportowienie karate i wprowadzenie egzaminów, na pewnym etapie, tym początkowym, mogły być dobre w swoich założeniach. Niestety przyczyniły się do tego, że karate zubożało i zmniejszyła się jego skuteczność. Okazuje się, że karate jest dużo, dużo bardziej bogate, niż mogłoby nam się wydawać. I te techniki tu i te zostały jakby odsunięte i tylko osoby trenujące tradycyjne style, tradycyjne, odmiany tradycyjnego karate jeszcze wiedzą coś na temat duszeń, dźwigni i tak dalej. Proszę teraz przejść do 9 slajdu. Dziękuję. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że techniki tu i te są unieruchomieniami z wykorzystaniem dźwigni i chwytów. Unieruchomienia te mają na celu zatrzymanie przeciwnika i zablokowanie go w taki sposób, aby nie mógł się oswobodzić. Zasady tu i te można streścić w takich słowach: zanim przejdziesz do walki, chwyć ręce przeciwnika. Rzeczywiście łatwiej jest zadać decydujące uderzenie wtedy, kiedy ten przeciwnik nie może się poruszać. Dużo trudniej jest chwycić jego ręce wtedy, kiedy wykonuje atak, uderza. W ruchu zdecydowanie trudniej jest to wykonać. Proszę o 12 slajd. Dziękuję. Dzięki technikom tu i te możemy ustawić przeciwnika, tak jak powiedziałem, w dogodnej pozycji do zadania ciosu, ale skuteczność dźwigni możemy również zwiększyć, naciskając na punkty znajdujące się w okolicach stawów. I na tym poprzednim slajdzie, który przed chwilą pani wyświetliła, mogła pani do niego wrócić. O, tutaj widać, trochę sobie przysnąłem. Tutaj widać, jak zakładam dźwignię na staw łokciowy należącym koledze. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie prawą ręką naciskam na mięsień piersiowy, ponieważ w okolicach tego mięśnia piersiowego znajdują się liczne nerwy, które wywołują silny ból. Dzięki temu łatwiej jest wykonać całą dźwignię. Niż gdybyśmy próbowali na staw łokciowy. Proszę jeszcze jedno zdjęcie tam, gdzie były te, jeszcze ten poprzedni slajd, gdzie były te dwie fotografie. O właśnie, tutaj na zdjęciu po lewej stronie klękam na nerw znajdujący się nad łokciem, za łokciem leżącego partnera, natomiast na zdjęciu po prawej stronie, zakładając dźwignię na staw nadgarstkowy, uderzam w punkt znajdujący się poniżej mięśnia trójgłowego ramienia, czyli popularnego tricepsu.
tu i te ułatwiają nam unieruchomienie, dzięki któremu możemy zdecydowanie łatwiej uderzyć przeciwnika i wykonać taki decydujący atak, co widzimy na tych fotografiach. Przeciwnik, którego chwyciliśmy, będzie się bronił, będzie się szarpał, próbował się wyrwać. Ta niekomfortowa sytuacja, w jakiej on się znalazł, będzie powodowała, że nie będzie pasywny, nie będzie się nam chciał poddać. Jeśli uda mu się oswobodzić z naszego unieruchomienia, to nasze działanie zmierzające do tego, żeby go uchwycić i zadać ten decydujący cios, zostanie zaprzepaszczone. Nasze unieruchomienie musi być pewne, musi być skuteczne i biorąc pod uwagę, że przeciwnik będzie stawiał czynny opór, musimy znać metody płynnego przejścia z jednej techniki dźwigni unieruchomienia do innej w taki sposób, żeby cały czas przeciwnikowi dozować ból. Czyli można powiedzieć, że jeżeli zacząłbym technikę jak na zdjęciu po prawej stronie, czyli zakładałbym dźwignię na staw nadgarstkowy i przeciwnik próbowałby się wyrwać, to musiałbym go od razu sprowadzić do parteru jak na zdjęciu po lewej stronie i od razu musiałbym nacisnąć, klęknąć na punkt znajdujący się zaraz za łokciem po to, żeby ta dźwignia była skuteczniejsza. Jeśli dźwignia, którą wykonujemy, jest nieskuteczna i przeciwnik znajdzie moment, w którym nie będzie tego bólu odczuwał, na pewno wykorzysta to po to, żeby się oswobodzić z tego unieruchomienia. Musimy zatem umieć zadawać ból w taki sposób i tak kierować, przekierowywać nasze techniki, żeby ten ból cały czas dawał sobie znać przeciwnikowi, żeby cały czas był przez nas kontrolowany. Proszę o 13 slajd. Tak zauważyłem na początku, zastosowanie technik tu i tem ma na celu chwycenie i unieruchomienie przeciwnika po to, aby ustawić go w sposób dogodny do uderzenia. Prawda jest jednak taka, że uderzenia są, te unieruchomienia są skuteczne tylko wtedy, kiedy przeciwnik stoi wystarczająco blisko nas. Kiedy dystans będzie zbyt duży i taką sytuację mamy w walce sportowej, nie będziemy mogli tego przeciwnika chwycić. Nie będziemy mogli wykonać dźwigni, żadnego unieruchomienia. Czyli pierwszym takim czynnikiem do tego, żeby unieruchomienie mogło być skuteczne, jest dystans. W długim dystansie nam się to po prostu nie uda. Druga sytuacja, jeżeli przeciwnik będzie nawet blisko nas, ale będzie się szarpał, wyrywał, to o czym wcześniej mówiłem, trudno będzie nam go chwycić. I każdy, kto próbował kiedyś założyć jakąś dźwignię, unieruchomienie bądź duszenie na przeciwniku, który się porusza, doskonale wie o tym, że jest to bardzo trudne zadanie. No i proszę teraz o 14 slajd. No właśnie, i teraz, żeby łatwiej było przeciwnika chwycić, po to, żeby zadać takie decydujące uderzenie, powinniśmy znać również techniki ATEMI, czyli techniki uderzeń i techniki unieruchomień. Tu i te, i techniki uderzeń ATEMI wzajemnie się ze sobą uzupełniają. Łatwiej jest unieruchomić przeciwnika, jeśli najpierw zastosujemy uderzenie takie przygotowujące go do tego chwytu. Z kolei, jeśli już go mamy unieruchomionego, to łatwiej jest nam wykonać uderzenie decydujące, które byłoby bardzo trudne do wykonania wtedy, kiedy przeciwnik się porusza. Zatem uderzenia ATEMI i techniki unieruchomień tu i te ze sobą się muszą wzajemnie uzupełniać. Proszę, 15 slajd. I tutaj prezentuję uderzenie nacisk w zasadzie na punkt znajdujący się poniżej nosa. Proszę zwrócić uwagę, że na tym zdjęciu, jak nacisnąłem na punkt pod nosem na koledze, to od razu, o właśnie, od razu po tym naciśnięciu trzymam dłoń jego kark po to, żeby jak pojawi się odruch bólowy i jego głowa się ode mnie odsunie, żebym mógł go dalej kontrolować. Proszę to następne zdjęcie. Teraz mogę przejść od razu do dźwigni na staw łokciowy. Widać, że moja lewa ręka zaczyna oplatać prawą rękę partnera, na którym stosowałem ten ucisk. Czyli techniki uderzeń, ucisk, techniki unieruchomień muszą się ze sobą wzajemnie uzupełniać, ponieważ samo zastosowanie dźwigni unieruchomień i duszeń byłoby niemożliwe bez wstępnego uderzenia. Z kolei unieruchomienie ułatwia nam później wykonanie decydującego uderzenia. Stylem karate, w którym dystans jest krótki, jest to styl tradycyjnego karate, jednocześnie też bardzo silnie nawiązujący do swoich chińskich korzeni, jest karate Goju-ryu. W karate Goju-ryu mamy
taki trening, który bardzo dobrze nawiązuje do tego, żeby umieć później wykorzystywać techniki unieruchomień tuite. Nazywa się to kakije, czyli pchające ręce. W czasie takiego treningu mamy bezpośredni kontakt z przedramieniem i z nadgarstkiem naszego partnera treningowego. Mamy możliwość przećwiczenia chwytu unieruchomienia, czego nie daje nam trening walki sportowej, gdyż, tak jak mówiłem, jest tam po prostu zbyt duży dystans. Proszę przejść do... ...tego slajdu. Tych technik. Na jakim musielibyśmy się skupić, żebyśmy mogli w ogóle zacząć nauczać technik tuite, to poznanie zasad wykonywania danej techniki. Czyli musimy się zastanowić, jaki cel chcemy osiągnąć, wykonując konkretną dźwignię. Zasada świadomości, celowości, tego, żebyśmy w świadomy sposób podchodzili do tego nauczania, jest tutaj bardzo ważna. Jeśli zrozumiemy efekt, jaki chcemy osiągnąć, będziemy w stanie przeanalizować, zrozumieć i dostrzec błędy, jakie moglibyśmy popełniać. No a w efekcie uniknąć tych błędów, bądź od razu nauczyć się metod eliminowania tych błędów. Czyli to też, o czym wcześniej mówiłem, płynnego przechodzenia z jednej techniki do drugiej, tak żeby cały czas pojawiał się ten ból. Druga ważna rzecz to przygotowanie odpowiedniej rozgrzewki. Jeżeli wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, co w czasie treningu będziemy chcieli ćwiczyć, czyli jaką technikę będziemy chcieli trenować, to musimy się do tego odpowiednio przygotować. Przykładowo, jeżeli będziemy ćwiczyć dźwignię na nadgarstek, to warto jest prowadzić ćwiczenia rozgrzewające przede wszystkim stawy nadgarstkowe, odpowiednie ćwiczenia rozciągające dla przedramion górnej, dolnej części, rozciąganie dłoni. To jest bardzo ważne. Kolejny element to to, żebyśmy uczyli się krok po kroku, powoli, dokładnie, bez zbędnego pośpiechu. Wtedy, kiedy zaczynamy uczyć się zbyt szybko, pospiesznie, zawsze o czymś zapominamy. Taka nauka jest niedokładna, bardzo łatwo wtedy o kontuzję, no i frustrację, bo okazuje się, że to, co wydawało nam się przez nas już wyćwiczone, wytrenowane, wcale takie nie jest, jest nieskuteczne, niedokładne. Proszę o kolejny slajd. Musimy pamiętać o tym, że nasze unieruchomienia mogą okazać się nieskuteczne, to o czym wspomniałem w poprzednim punkcie. Musimy takie sytuacje ćwiczyć, starać się znajdować odpowiednie rozwiązania. I na wyższym poziomie, kiedy techniki już mamy, techniki dźwigni już mamy w miarę opanowane, prowadzi trening w taki sposób, żeby partner, z którym trenujemy, stawiał lekki opór, albo w momencie, kiedy widzi, że może nam uciec z danej techniki, żeby to po prostu robił, żebyśmy mogli się nauczyć już na takim trochę wyższym, bardziej zaawansowanym poziomie, że może się okazać, że wcale technika, którą umiemy, nie jest tak idealnie dopasowana. No i ostatni punkt, który tutaj wymieniłem, to musimy szanować swojego partnera treningowego. Zwłaszcza często zdarza się, że początkujące osoby za wszelką cenę chcą wykonać daną dźwignię, no i robią pewne techniki w sposób urywany, szarpany, siłowy. To najprostszy sposób do tego, żeby doprowadzić swojego partnera treningowego do kontuzji. Zadanie naszego partnera jest pomóc nam w tym, żebyśmy się nauczyli opanowania danej techniki, a naszym zadaniem jest nie zrobić mu krzywdy, no i później życzyć swojego ciała do tego, żeby on również mógł potrenować. Czyli korzyści są obustronne. Musimy pamiętać o tym, żeby nie używać nadmiernej siły. Proszę teraz o bardzo proszę o 18 slajd. Się zakręciłem. Duże znaczenie w nauczaniu w ogóle sztuk walki, ale myślę, że w przypadku unieruchomień, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o dźwignię, jest wiedza dotycząca anatomii. Duże znaczenie w skuteczności wykonywania technik ma wiedza na temat budowy stawów. Jeżeli będziemy wiedzieli, czy staw, na który chcemy założyć dźwignię, jest stawem zawiasowym, kulistym, obrotowym, będziemy wiedzieli, w jaki sposób manipulować kośćmi, w jaki sposób ustawić swoje własne ciało względem przeciwnika w nienaturalny sposób, co w efekcie doprowadzi do tego, że wywołamy efekt bólowy. Czyli wiedza o funkcjonowaniu naszego organizmu, układu kostnego, mięśniowego, nerwowego jest bardzo ważna dla skuteczności tych technik. Samo powtarzanie, nawet jeśli robimy to dokładnie krok po kroku, niewiele da. Nie będziemy rozumieli tego, co robimy.
Natomiast jeżeli wiemy, w jaki sposób dany staw funkcjonuje, będziemy wiedzieli, co zrobić, żeby on zaczął funkcjonować inaczej, a w efekcie, co może spowodować wystąpienie bólu. Jeżeli wiemy, jakie nerwy przebiegają w okolicach danego stawu, potrafimy zastosować ucisk zwiększający skuteczność dźwigni. Na jednym z poprzednich slajdów zaprezentowana była dźwignia na staw łokciowy, wtedy kiedy uciskałem nerwów znajdujących się w okolicach mięśnia piersiowego. I to jest właśnie taki przykład tego, w jaki sposób możemy zwiększyć skuteczność dźwigni, wykorzystując naciski bądź uderzenia na różne punkty. Jeśli wiemy, jakie nerwy przebiegają w okolicach danego stawu, potrafimy zastosować ucisk zwiększający skuteczność tej dźwigni. Wiedza o budowie naszego ciała jest tak naprawdę nie do przecenienia, jeśli chodzi o skuteczność uderzeń. I myślę, że za mało się o tym mówi, jeśli chodzi o trening sztuk walki. Wiemy, że uderzenie w skroń jest bolesne, ale na dobrą sprawę niewiele osób wie, dlaczego jest bolesne i dlaczego może wywoływać takie niszczące dla ciała naszego przeciwnika efekty. Więc warto mieć jakąś taką nawet minimalną, podstawową wiedzę z zakresu anatomii, z zakresu funkcjonowania naszego organizmu. Moim zdaniem nauka technik tutaj powinna zaczynać się od właśnie takiego anatomicznego wstępu. Czyli jeżeli na danym treningu mamy ćwiczyć dźwignię na staw nadgarstkowy, to najpierw zrozummy, jak ten staw nadgarstkowy funkcjonuje, na jakich zasadach on działa, żebyśmy wiedzieli, co powoduje wystąpienie bólu następnie. Uczenie się dźwigni poprzez zwykłe tylko powtarzanie jest najkrótszą drogą do kontuzji. Jeżeli będziemy tylko powtarzać raz po razie dźwignię, a nie będziemy rozumieli, w jaki sposób dany staw funkcjonuje, jakie mięśnie ten staw trzymają w ryzach i jakie nerwy tamtędy przebiegają, to tak naprawdę niewiele wskuramy. W przypadku, kiedy będziemy ćwiczyć daną technikę z przeciwnikiem o drobnej budowie, takim, który nie stawia oporu, nie będziemy mieli większych problemów. Natomiast w momencie, kiedy trafimy na przeciwnika, który jest już trochę bardziej atletycznie zbudowany i będzie jeszcze stawiał opór, to będziemy mieli duże problemy z tym, żeby ta dźwignia była skuteczna. No i w efekcie wywoła to naszą frustrację i stwierdzimy, że proces nauczania jest mało efektywny. No i będzie to niestety prawda. No i dodatkowo stres, który będzie w czasie tego treningu się pojawiał, będzie dodatkowo tą frustrację jeszcze bardziej pogłębiał. Chciałem teraz zaprezentować filmik przedstawiający dźwignię na dwa palce. Palec serdeczny i mały. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ważne jest wykonywanie tej dźwigni krok po kroku. Jak istotne jest tutaj to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób funkcjonują dane nerwy i mięśnie. I dźwignia na palec serdeczny i mały może się okazać bardziej skuteczną dźwignią niż dźwignia na cztery palce. Filmik z dźwignią na te cztery palce też sobie za chwilę obejrzymy, ale na razie proszę włączyć filmik zatytułowany Nerw łokciowy. Już się robi. Bardzo dziękuję. To zanim mamy już ten filmik. Okej. Okay. Mam nadzieję, że widać. Ja już włączam ekran. Problem mamy? Właśnie nie chcę się odpalić. Załaduję jeszcze raz udostępnię. Teraz widziałam. Udostępniam.
Ręka zbudowana jest z drobnych stawów, kości i wiązadeł. Składa się z 27 kości i można wyróżnić 3 odcinki: nadgarstek, śródręcze i palce. Skomplikowana struktura ręki umożliwia wykonywanie bardzo złożonych czynności. Mechanika jej funkcjonowania jest bardzo specyficzna. Jeżeli jedna kość zaczyna źle funkcjonować, odbija się to automatycznie na mechanice pozostałych kości. Stawy palców to stawy kuliste, bez możliwości ruchu obrotowego. Dlatego na palce skuteczne jest również manipulowanie poprzez skręcanie palców ruchem obrotowym. Nerw łokciowy jest jednym z nerwów podobojczykowej części splotu ramiennego. W dole pachowym biegnie po przyśrodkowej stronie tętnicy pachowej. W okolicy stawu łokciowego przebiega w bruździe leżącej na powierzchni kości ramiennej. Przy urazie tej okolicy odczuwa się ból i mrowienie, przebiegające po stronie łokciowej przedramienia aż do palca małego. Dziękuję. Nie wiem, jak u Państwa, u mnie troszeczkę urywał się ten filmik, ale co najważniejsze, nerw łokciowy to nerw, który biegnie od w okolicach ramienia się rozpoczyna i biegnie aż do palca serdecznego i małego. I okazuje się, że wykonywanie dźwigni tylko na te dwa palce powoduje rozciągnięcie całego tego nerwu. I na filmiku było widać, jak tutaj koleżanka naciska u kolegi zgięcie łokciowe po to, żeby ten nerw bardziej skręcić i tym samym wywołuje jeszcze silniejszy ból. I wykonanie dźwigni tylko na palec serdeczny i mały może spowodować dużo większy ból niż wtedy, kiedy byśmy robili dźwignię na wszystkie cztery palce. Taki filmik, w którym zaprezentowana została dźwignia na cztery palce, również zostanie za chwilę wyświetlony. Trudno jest tak naprawdę laikowi zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje dany staw, jak on działa. Trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób, pod jakim kątem, w którym miejscu, między jakimi mięśniami, jakimi kościami przebiegają nerwy. Dlatego omawiając na treningach poszczególne dźwignie, staramy się wykorzystywać takie pomoce naukowe, które zostały zaprezentowane w tym filmiku, czyli plansze z układem nerwowym, mięśniowym, modele anatomiczne głowy, rąk, kościotrupek, który tutaj również był zaprezentowany. Proszę przejść do 19 slajdu teraz. Przepraszam, 20 już był. O właśnie. Tutaj na zdjęciu po prawej stronie widzimy właśnie taki układ planszy z mięśniami człowieka. Ta plansza też była wykorzystana właśnie w tym poprzednim filmiku i tutaj bardzo dokładnie można zobaczyć, w jaki sposób te mięśnie przebiegają. Łatwiej jest sobie wyobrazić, widząc takiego człowieka odartego ze skóry, pod jakim kątem, w jaki sposób ten nerw przebiega i w jaki sposób możemy go wykorzystywać, żeby ten ból jeszcze bardziej spotęgować. Natomiast na zdjęciu po lewej stronie widzimy układ anatomiczny całej ręki. Akurat na tym zdjęciu nie widać, ale ten układ można rozłożyć na poszczególne części i zajrzeć aż do środka ręki. I tutaj dokładnie widać, jakie mięśnie przebiegają na ręce, jakie nerwy, jakie żyły, a jak rozłożymy to do środka, to dokładnie widać jeszcze kanały nerwowe, no i kości. Czego nie możemy zauważyć, jak widzimy człowieka ubranego w skórę. Te pomoce są bardzo przydatne, nie są oczywiście czymś niezbędnym w prowadzeniu zajęć. Natomiast ta zasada świadomości, czyli to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zrobić, w jaki sposób, jest bardzo przydatna. Proszę jeszcze pokazać 21 slajd. Tutaj na zdjęciach zaprezentowane są różne sposoby wykorzystania tych pomocy naukowych i w jaki sposób możemy je wykorzystać w czasie naszego treningu, czyli najpierw robimy prezentację, jak dana technika powinna wyglądać, następnie robimy taki pokaz z układami nerwowym, mięśniowym czy kostnym na planszach, z modelami anatomicznymi i później, jak już łatwiej jest nam sobie to wyobrazić, w jaki sposób te mięśnie funkcjonują, łatwiej jest nam się tej techniki po prostu nauczyć. Proszę o kolejny slajd.
A to jest taka ciekawa metoda uczenia się anatomii człowieka. Są takie atlasy anatomiczne do kolorowania. Na jednej ze stron jest przedstawiony dany mięsień, kość, ścięgno i tak dalej, a na sąsiedniej stronie mamy dokładnie to samo, z tym, że w formie takiej czarno-białej do pokolorowania. Taka nauka jest dużo przyjemniejsza niż po prostu wkuwanie na pamięć, gdzie jaki mięsień się znajduje, a sam fakt, że musimy kredkami sobie pokolorować jak dziecko w szkole, sprawia, że to łatwiej nam po prostu zapada w pamięć. Lepiej sobie to przyswajamy. Dobrze, teraz obejrzymy filmik z dźwignią na cztery palce. Mówiłem przed chwilą, że dźwignia na dwa palce może być dużo bardziej bolesna dzięki temu, że rozciągamy ten nerw łokciowy i na niego oddziałujemy, ale dźwignia na cztery palce jest również techniką bardzo skuteczną, dosyć prostą, ponieważ nie musimy tam używać nadmiernej siły i daje nam różne możliwości ustawienia przeciwnika, obrócenia go. Także proszę włączyć ten filmik. Dźwignia na palce. Dźwignia na palce jest jedną z prostszych w wykonaniu dźwigni. Jej skuteczność wynika stąd, że nie ma potrzeby używania dużej siły, aby wywołać ból. Ręka i przedramię zbudowane są z wielu mięśni, więzadeł, kości, ścięgien, a cały obszar, przez który przebiegają najważniejsze dla funkcjonowania ręki mięśnie, jest silnie unerwiony. Zakładając dźwignię na palce, powodujemy bolesne rozciągnięcie mięśni, prostowników palców, które mają swoje przyczepy początkowe na kości łokciowej i promieniowej. Dźwignia skutkuje bólem promieniującym od palców poprzez spodnią część przedramienia aż do łokcia. Dzięki dźwigni na palce ręki można sprowadzić przeciwnika do parteru. Ta wersja dźwigni ma dużo wariantów w zastosowaniu. Zmieniając kąt ustawienia względem przeciwnika, obracając nadgarstek, naciskając na czoło, unosząc przeciwne ramię przeciwnika, możemy wpływać na biomechanikę ruchu i działać na układ nerwowy. W tym drugim filmiku widzieliśmy dźwignię na cztery palce i zauważyliśmy, jak w jak różny sposób możemy ją tak naprawdę modyfikować. Te modyfikacje są możliwe wtedy, kiedy posiadamy taką minimalną wiedzę anatomiczną. Myślę, aha, to są tylko filmiki, więc nie można ich traktować też jako szkoleniówka. One nie przydadzą się komuś, kto nigdy tych technik nie ćwiczył. Natomiast ktoś, kto już coś wie na temat danej dźwigni, tej na dwa palce bądź na cztery palce, będzie coś w stanie z tych filmików wynieść. Myślę, że te filmiki będziemy mogli udostępnić, bo nie wiem, czy Państwo również tak urywało jak mi, że będziemy mogli je udostępnić na stronie wydarzenia kongresu i każdy będzie mógł sobie jeszcze raz na spokojnie je zobaczyć. Podsumowując, prosiłbym o ostatni slajd. Podsumowując, możemy zauważyć, że techniki tuite to ważny i wartościowy element treningu karate, i bardzo źle się stało, że zostały one w wyniku tej restauracji Meiji, a potem poprzez usportowienie karate i wprowadzenie wymogów egzaminacyjnych zapomniane i nie wszyscy je teraz ćwiczą i znają. Znam instruktorów, którzy uważają, że technik dźwigni w karate w ogóle nie ma, że karate to uderzenia, kopnięcia i bloki. Nie jest to prawda i szkoda, że tak mało osób o tym mówi i nie zwraca się uwagi na trening nieruchomień i dźwigni. One są bardzo wartościowe w treningu, ponieważ zwiększają naszą skuteczność w samoobronie, ale musimy pamiętać właśnie o tym metodycznym, odpowiednim, takim krok po kroku podejściu do nauczania tych technik. Chciałbym podziękować Marcinowi z Kulei i Janie Piotrowskiej, którzy brali udział w tych filmikach, zwłaszcza Marcinowi, bo on najwięcej się tutaj biedy nacierpiał. No i kolejne filmiki przed nami będziemy pracować. Dziękuję za uwagę. Kończę. Pa.
Dziękujemy bardzo za prezentację i za filmiki. Ja przepraszam za problemy techniczne. I mamy też pytania pod streamem, ale jako że wyszliśmy poza czas, to poprosilibyśmy o odpowiedź pod streamem w komentarzu też, bo pojawiły się pytania odnośnie prezentacji. No i dziękujemy bardzo panu za przedstawienie tematu. Bardzo dziękuję. I za zaangażowanie. To będę czekał na później. I udostępnimy później materiały, filmiki. Tak. Filmiki wysłałem mailem, także proszę zamieścić. Dokładnie, będzie to umieszczone. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. W tym momencie mamy według planu przerwę do godziny 14:30. Także wtedy zaczniemy kolejny panel i kolejne wystąpienia o godzinie 14:30. Do zobaczenia. Okay,